Sinfonia Wrocław już po raz trzeci organizuje festiwal Szalone Dni Muzyki. I nie ma żadnej przesady w nazwie festiwalu, że szalone, bo jeżeli mamy 60 koncertów, 950 wykonawców, 113 utworów wykonanych i wszystko muzyka rosyjska, to jest to szalony festiwal. Trzeba być trochę szalonymi, a my jesteśmy, by takiego festiwalu się podjąć. Te trzy szalone dni muzyki będą źródłem radości i satysfakcji dla wszystkich pokoleń warszawiaków, dla melomanów i dla tych, którzy odwiedzą sale koncertowe pierwszy raz w swoim życiu, ale mówię to z wiarą, że tam z pewnością wrócą. Wszystkich nas czeka tak bogata oferta, wspaniała muzyczna uczta. Chciałam podziękować bardzo organizatorom festiwalu za tak ciekawy program, zaproszenie wspaniałych artystów, szczególnie wśród nich wyróżniając instytucje kultury miasta Stołecznego Warszawy, czyli Orkiestrę Sinfonia Wrocławia. J'ai créé la Folle Journée à Nantes il y a presque 20 ans. Ma vision, c'était de désacraliser la musique classique, la rendre accessible au plus grand nombre. Et il y avait déjà un problème, le problème financier. Il fallait que les places de concert ne soient pas chères. Et je voulais toucher beaucoup de nouveaux publics, beaucoup de jeunes, beaucoup de classes populaires. Et l'expérience de Nantes a grandi à Lisbonne, à Bilbao, au Japon. Et elle était aujourd'hui à Varsovie, grâce aussi à la complicité que j'ai depuis presque 30 ans avec Sinfonia Varsovia. Bardzo lubimy muzykę. Przyszłyśmy posłuchać cudownej muzyki. Piękna, że nawet najmłodszy wytrzymał całe 45 minut, łącznie ze wstępem. Przybliżenie muzyki poważnej dzieciom bali się moim zdaniem dzieci. Myślę, że byli zadowoleni. Nie bałem się. Byłem zadowolony. Ten Piotruś go wypuścił na wolność, żeby na niego nie polowali już i pobiegł gdzieś w las. Thank you.
oglądać, w cudzysłowie oczywiście, czy może słuchać muzyki można z dzieckiem od bardzo wczesnego dzieciństwa, właściwie zaraz po urodzeniu albo jeszcze najlepiej przed. Chodzi o to, żeby tutaj dzieciom stworzyć warunki do słuchania muzyki, żeby nie były nagle wyrwane w fotele sali koncertowej, gdzie czułyby się może nieswojo. Bliskość rodzica jest najważniejsza. My nigdy nie byliśmy na tego typu koncertach, więc wydaje mi się, że pomysł jest rewelacyjny. Bardziej, że dzieci mogą robić co chcą, mogą sobie chodzić i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Zabawa. Dobra. To nie my uczymy muzyki, tylko jesteśmy pewnym narzędziem, natomiast słuchania muzyki uczą rodzice i to tylko oni mogą pomóc dziecku. Właściwie uczestnicząc w koncercie i to tyle, wystarczy. Idea was literally to create big space filled with different music, different artists, and that's the that's a unique idea when there are many different halls. It's like a cinema, if you want. People come to the cinema, they have hall A, B, C, D, and it's the same, and it's a very contemporary idea. I love this atmosphere. I like the crowds coming in and out and drinking and listening and, you know, doing whatever they want, but it's a good idea. Z kolegów taki były wiolonczelista, Andrzej Wróbel, który w zasadzie wymyślił tą całą orkiestrę, ta, która była Polska Orkiestra Kameralna, która doszła, no daj Boże, żeby taka drużyna doszła. Oni doszli do pierwszego miejsca na świecie. Niektórzy uważali za najlepszą orkiestrę na świecie. Ja powinienem być profesorem, bo ja za dużo mówię do tej orkiestry. Jak jest fortepian, to ja zawsze sobie na fortepianie gram, bo ja byłem pianistą kiedyś, grałem. Ale gdybym mógł, tak, musiał teraz wyjść i zagrać Państwu coś, za duża trzeba, nie dało się grać. Tutaj tyle rzeczy musi być. A dyrygować całym zespołem? No, i widocznie to lepiej. Wspaniała publiczność, troszkę pozwoliłem sobie przedtem porozmawiać, bo ja lubię przyjść na salę i rozmawiać z ludźmi, nie tak wchodzę z tyłu. No, niektórzy ganią mnie za to, ale panie pochwaliły, że kilka miło coś wiedzieć coś od tego, który jest tutaj.
To, na co szczególnie zwróciliśmy uwagę w tym roku, to edukacja. Zaprosiliśmy 10 orkiestr szkół średnich muzycznych z całej Polski, bo oni mogli się zaprezentować tutaj na scenach, na festiwalu, pomiędzy tymi profesjonalnymi już orkiestrami, ale też by mogli słuchać. Mają wstęp wolny na wszystkie koncerty. Myślę, że to dla nich niezwykła gratka i taka realizacja tego, do czego się przygotowali już od kilku miesięcy, przygotowali utwory z muzyką rosyjską. Varsovie, je suis extrêmement heureux parce que l'équipe est très professionnelle. Tout d'abord, elle aime la musique, elle aime le public. Et il y a cette volonté commune d'aller très loin dans le partage de la musique. Et je suis très, très satisfait de l'expérience de Varsovie, très satisfait de la qualité artistique, de la qualité de l'organisation, de la qualité de la communication. Et je crois que année après année, nous marquons des points et ça va devenir dans 3 ou 4 ans l'un des festivals majeurs de la Pologne. Udało nam się w tym roku na festiwalu zaprezentować absolutny ewenement, rosyjską orkiestrę Rogów, która istnieje od 6 lat, nie ma takiej innej na świecie. W orkiestrze jest około 20 muzyków i każdy z nich gra na kilku bądź kilkunastu rogach różnej długości. Mają bardzo szeroki repertuar i z tego co wiem, być może to nie będzie ich pierwsza i ostatnia wizyta na La Fonjourne. В этом оркестре один человек играет только одну ноту, и только во взаимодействии всех музыкантов возникает то самое художественное целое, получается музыка. Trzeci już tak nam się spodobało, ale no już nie ma, niestety. Przygotowując się do festiwalu, zastanawiając się, co można zrobić, by trafić do młodego słuchacza, tego, który przeważnie nie chodzi na koncerty do filharmonii czy do opery, weszliśmy w współpracę z agencją reklamową JWT i narodził się pomysł. Mianowicie w kilkudziesięciu klubach warszawskich została przeprowadzona akcja Graj o krzesło. Można było zeskanować odpowiednią naklejkę, wejść w aplikację gry i tam wygrać krzesło. To krzesło pojawiło się fizycznie na naszym festiwalu, w namiocie. Sekcja dla VIP-u złożona tylko z tych kilkudziesięciu krzeseł z warszawskich klubów. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Dobry wieczór Państwu. Miał rację René Martin, że z muzyką klasyczną można zrobić takie cuda. Podjął to i dyrektor Marynowski, dyrektor Kubiak. My widzimy, czujemy się jak na koncercie rockowym. No jest wspaniale. Thank you.
niezwykłe zbliżenie festiwalu do ludzi, którzy na co dzień nie interesują się muzyką poważną. I przede wszystkim fenomenalne są niesamowicie niskie ceny tych koncertów, które są no, jak uderzenie takim gromem w potylicę dla przeciętnego odbiorcy. I wydaje się, że to jest no, niesamowicie gdzieś tam blisko, to jest bardzo atrakcyjne. Już czekamy na przyszłoroczną edycję i boimy się, że bilety rozejdą się tylko w przedsprzedaży. Jak powiedziałem, wszyscy padamy na nos, ale z wielką radością. Bardzo się cieszymy.